będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Jesteś na gali Armia Fight Night 12. No, Jasiu, my rozmawialiśmy przed galą i tak jak powiedziałeś, poddanie w pierwszej rundzie. I tak zrobiłeś. Tak, obiecałem to mojemu trenerowi Kamilowi Wilkowi, to poddanie dedykuję jemu, bo bardzo chciał, żebym to zrobił. Zrobiłem to, cieszę się z tego bardzo. Chciałem wygrać w pierwszej rundzie, wygrałem szybciej niż ostatnio i co, czekam na kolejne walki. W sumie to nic mi nie jest. Odpoczywam trochę, jestem gotowy dalej. Już za kulisowo słyszymy głosy, że twoje poddanie może być poddaniem roku tak naprawdę w polskim MMA. Czy ty to często ćwiczyłeś na treningach? Tak, cały czas robię z Kamilem trójkąty, duszenia, skrętówki, my cały czas. Nie mówię o samym tym trójkącie, tylko o tym przechwyceniu tej nogi i w pięciu. Tak, robimy to cały czas. Ja nawet jak na sparingach, ja po prostu to, co robię na sparingach, to robię w klatce. Tam na sparingu kopnę, przechwycił mi ktoś, idę do takiego czegoś, tutaj to samo. Ja w każdej walki, do każdej walki coraz bardziej się rozwijam, jeżdżę po Polsce, teraz odwiedziłem na długo klub w Gdyni, tak jak mówiłem. I teraz będę tam stałem w walce, bo naprawdę ci chłopacy bardzo mi pomogli, bardzo, dziękuję im bardzo. Bardzo spokojnie zacząłeś tak naprawdę walkę, byłeś bardzo skoncentrowany, to chyba żaden cios twojego przeciwnika właściwie nie doszedł do ciebie. Tak po prostu mi mój trener Bartek mówił, to jest taka osoba, która po prostu on mnie prowadzi, zajmuje się moim menadżerem takim moim jest, wszystkim się zajmuje tak naprawdę moim. Mówi mi, Jasiek, spokojnie, czytamy, patrzymy, co on robi, przyruchy, środek pola jest twój, bawisz się tym. Ja mam taką czutkę, ja się tym naprawdę bawię, ja jestem kompletnym zawodnikiem, parter, zapasy, jiu-jitsu, kurwa, stójka, wszystko, no. Jasiu, powiedz, jak ty czułeś, jaką czułeś atmosferę na hali, dlatego że twoi kibice, dawno czegoś takiego nie widziałem, szczerze mówiąc, tym bardziej, że nie jesteśmy na jakiejś największej gali w Polsce, największej gali w Europie, to jest Armia Fight Night 12, a twoi kibice zrobili taki szum, jakby to był co najmniej Stadion Narodowy. Wiesz, nie byłeś chyba na gali w Łodzi u mnie, tutaj Asia była, kolega też był. Teraz przyjechali do mnie chłopaki z Krakowa, z Łodzi, z Bydgoszczy, z Tychów, Poznania. Zapomniałem wtedy powiedzieć, dziękuję im bardzo. Oni za mną mierzą całą Polskę, wiedzą jak ja zasuwam. Ja naprawdę, ja nie imprezuję, bo odbiegając od tematu, nie imprezuję, ja się nie bawię. Ja mam cel, ja chcę być topem, ja będę topem. 26 lutego, a już tak jak tutaj koleżanka powiedziała, kandydat do poddania roku. Jasiu, no nic nie przyjąłeś w tej walce, powiedz, kiedy ty chcesz wracać, kolejna edycja Armii? Wiesz co, gadaliśmy z Bartkiem, że jak mi nic nie będzie, to mogę się bić w czerwcu, nie powiem gdzie gala, bo nie mogę powiedzieć, ale wiem, że jest w czerwcu. Zobaczę, mam też trochę spraw rodzinnych, wiesz, też muszę trochę rodzinie poświęcić czasu, ale nic mi nie jest, więc chyba będę gotowy. A ile walk chciałbyś stoczyć w tym roku? Trzy to na pewno, a jak teraz to cztery. Widziałem na korytarzu, że był luz, jak cię mijałem, chyba nie byłeś w ogóle pospinany przed tą walką. Byłem bardzo pewny siebie, wiem jak pracuję i wiem, że mało zawodników tak trenuje jak ja, naprawdę. Ja jestem na macie 10-12 razy w tygodniu, łącząc z tym pracę w weekendy. Bardzo pomaga mi rodzina w sumie i moi przyjaciele, trenerzy, oni poświęcają mi naprawdę dużo czasu. Po prostu im dziękuję i tyle. W kategorię 61 wchodzisz z takim przytupem, że chyba wszyscy muszą się ciebie obawiać. Powiedziałem już, że kategoria 61 musi pamiętać, że jest taka osoba jak Jasiu, muszą mnie szanować, bo ja wchodzę z przytupem 3-0, w tym roku chcę mieć 5-0 i to będzie. Czy dobrze widziałem, że do Filipa Bątkowskiego pokazałeś gest, że chcesz pas, czyli o tą taką armię, z armii tę szablę? Tak, chciałbym, tylko po prostu to jest tak w euforii, wiesz. Po prostu mój kolega Sylwester Miller, z którym też trenuję, wiem, że ma niewyjaśnione porachunki z Poliszczukiem. Nie będę się wtrącał. Jeżeli Sylwek wygra, to ja tej walki nie chcę. Jeżeli Sylwek, nie daj Boże, nie wygra, to chcę. Jasiu, wracając też do twoich kibiców i atmosfery tutaj panującej, no to myślę, że jesteś bardzo opłacalnym zawodnikiem dla armii, bo sprzedałeś ponad 200 biletów. Czy to ma duży wpływ na twój mental? Kurde, ja się bardzo cieszę, że moi kibice za mną jeżdżą, oni mi ufają. Wiecie, w tej armii zaczynam czuć się taką ważną osobą, no nie będę ukrywał, no sprzedaję najwięcej biletów chyba ze wszystkich zawodników. Przyjechali za mną 200 ponad kilometrów, 200 osób tak naprawdę prawie. No kurde, ja będę to robił cały czas. Moi trenerzy wiedzą, co mamy robić i jedziemy z tematem. Dalej. Wiemy, co się działo na trybunach po twojej walce i w trakcie twojej walki. Trybuny oszalały.
oszalały. No nie dziwię się w sumie, bo jakby mój kolega wygrywa walkę, bym był na trybunach w takim stylu, też bym oszalał, wiesz. My jesteśmy przyjaciółmi od dziecka wszyscy. Ale twój przeciwnik jest tutaj wychowankiem ze Śląska, mieszka na Śląsku, a jednak jego kibice no nie dali rady przekrzyczyć tej twojej armii. Wiesz, ja już kiedyś mówiłem, ja jestem, też chodzę na mecze piłkarskie i dużo osób po prostu mnie zna, dużo osób za mną jeździ, szanują mnie, szanuję ich i się wspieramy nawzajem. Kibice przyjeżdżają tu, tak jak mówisz, 200 km, to nie chciałbyś, żeby kolejna walka chociaż miała drugą rundę, żeby mogli chociaż coś zobaczyć, a nie półtora sekundy i muszą już wracać do domu. Czy myślisz, że są... półtora minuty, przepraszam. I nie myślisz, że nie są... No nie, może nie są niepocieszeni, a nie chciałbyś im pokazać siebie więcej w tej klatce? Wiesz, myślę, że takie zwycięstwa jak teraz to jak najbardziej ich zadowalają, no bo każdy chce wygrywać, żeby nic mi się nie działo, wiadomo, no bez kontuzji. Jak będzie pierwszą walkę miałem z Korzeniowskim, czy 15 minut? Było 15 minut, ja jestem gotowy na 3 piątki, tak, uwierz mi. Zatem jego kibice znają go z maty i wiedzą, co potrafi, także on nie musi nic udowadniać im w klatce. Mogę zrobić 5 piątek i ja będę gotowy na 5 piątek, uwierz mi, naprawdę. Na górze trybun wszyscy skandowali nazwisko twojego rywala, natomiast dolny sektor całkowicie przejęty przez twoich kibiców. Bo czy ty nie bałeś się, że zaraz tam dojdzie do jakiegoś ekstra fajtu? Nie, oni wiedzą, że mają się zachowywać normalnie, oni są wyrozumiali to, że to są po prostu kibice z piłki nożnej, to nie znaczy, że wiesz, że oni są jacyś najgorsi oczywiście. W sumie to nie słyszałem w ogóle kibiców mojego przeciwnika, tylko słyszałem moich kibiców, tak szczerze. Mówisz, że chodzisz na mecze piłkarskie, UKS dzisiaj gra niedaleko stąd. Myślisz, że zbierzecie się i jedziecie na drugą połowę, czy nie? Zostaję tutaj z moją partnerką, potem sobie z nią wyjeżdżam, chłopaki pewnie będą wracali razem. Dużo osób pojechało do Jastrzębia, ale też dużo osób przyjechało tutaj, chyba widzieliście. Jasne, z naszej strony to wszystko. My dziękujemy ci za piękną walkę, przynajmniej ja, wierzymy w ciebie. O, zapraszamy trenerów. Daniel, to zwycięstwo tak samo zawdzięczam tym gościom, bardzo pomogli mi, a to poddanie dedykuję Kamilowi. Dziękuję. Gratulacje.